Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Zadanie 13. Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa. To co? No to sobie narysujmy siedmiokąt foremny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jest mniej więcej taka figura. No i możemy sobie policzyć, ile będzie wszystkich przekątnych. Tylko najpierw zrobię krawędzie boczne. Właśnie na te. Dobra. No to co? Po kolei. Raz, dwa, trzy, cztery, później pięć, sześć, siedem, osiem. Później co dalej? Dziewięć, dziesięć, jedenaście. Później co dalej? Dwanaście, trzynaście i tu ostatnia, czternasta krawędź. No to nawet jak ktoś nie zna wzoru, może spokojnie policzyć, że to jest 14. Ale jest na to wzór. Wzór na liczbę przekątnych, czyli na sumie, to będzie SP, suma przekątnych, to jest n razy n minus 3 na 2, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków dowolnego n kąta, liczbę kątów dowolnego n kąta. Jak mamy siedmiokąt, to my za n stawiamy 7. No i zobaczmy, czy to działa. Byśmy mieli wtedy 7 razy 7 minus 3 podzielić na 2. No to co z tego wyjdzie? 7 odjąć 3 to jest 4. 7 razy 4 daje nam 28. Podzielić na 2 wychodzi 14. I to jest odpowiedź, czyli odpowiedź B.